No i tak, czas stać, zobaczyć od środka, trochę pod słońce, więc niewyraźnie. Po lewej mamy tutaj koło zapasowe, moje torby. Na środku ja z piworem, który się idealnie mieszczę. Po prawej wejście oraz lampka, którą używam wieczorem. No to co, czas w drogę. No i tak jestem w środku skansenu. Zobaczcie, tak naprawdę miał być to skansen rzeki, a tu widzę, że same super fajne gadżety. Za mną wyścigówka Szczupak. Po boku mamy Wolburka. Wolburka. Chodźmy, przyjrzymy się bliżej. Jak się okazuje, Wolburka jest to fragment mostu kolejowego, który został właśnie przeniesiony tutaj do Tomaszowa. O właśnie, on chyba tak wyglądał. A tu kolejna gratka dla zwolenników militariów. Mamy fragment też mostu. Mamy jakiś taki ścigacz, który go przewoził. No a z tyłu mamy armatki. Pamiętacie? Znalazłem taką jedną u rolnika na wsi. Miał swoją, a tu stoją w muzeum. Proszę. Miał być skansen rzeki Pilicy, a tak naprawdę dużo militariów. Za mną widzicie, przybliżę, Rudy 102, w tym momencie wersji 133, a obok jest to opancerzony ciągnik altyrelejski. No właśnie. No tak, połamałem język. Chodzi o to, że wyłowiony z wody i jest on unikatowy. I tego się trzymajmy. Wejdźmy do młyna wodnego. O, no i tutaj trochę fajnych rzeczy jest. To jest chyba makieta młyna. Tak, młyn wodny na niebieskich źródłach. Czyli po drugiej stronie stał on, tam gdzie byliśmy na trasie błękitnych źródeł. Tu mamy kolejną makietę. Powiem wam, że całkiem fajnie. Młyn kieratowy z miasta średniowiecznego. O, tam w środku chodzą, są osiołki i ciągną koła młyńskie. Model młyna pływającego z XVIII wieku. Zobaczcie, to bajka. Kurczę, mieć coś takiego. Pływasz sobie po rzece i robisz szmal, bo mielisz zboże na mąkę. Podsumowując, skansen rzeki Pilicy, tak naprawdę nie sugerujcie się tym, bo rzeki tutaj nie ma. Obok parking, gdzie można zaparkować, 3Z dzisiaj akurat bezpłatny. Wejście dla dorosłych 15, dla dzieci 10. Nie patrzę na wzrost, więc się nie załapałem na ulgowy. Co jeszcze? Przejście jakieś 20 minut i myślę, że tak naprawdę warto. Lecę dalej. A tak mimo, że nas w końcu upał, ja wbierałem kurtkę, bo dojechałem dzisiaj do kolejnych fortyfikacji. Tym razem jesteśmy w Konewce. Jak czytałem w przewodnikach, jest tu bardzo zimno, do 6 stopni Celsjusza. Bilet normalny 15, bilet ulgowy deszka. Zajrzyjmy do środka. I tak jestem w schronie, już w środku. Faktycznie jest tu zimno. Generalnie sam schron ma 380 metrów. I zobaczcie, robi wrażenie. Do wbudowania tego podobno Niemcy zużyli 75 tysięcy metrów sześciennych betonu. Powiem tak, mieli rozmach z kurwy syn. No i zobaczcie, jestem na samym końcu. A tamtędy chodziłem 400 metrów sprintem prawie. Tak, Konewka to nie tylko jeden bunkier dla pociągu, ale cały kompleks. Został on wybudowany z myślą o dowództwie Armii Środek, które miało tutaj stacjonować podczas ataku
na Związek Radziecki. Dosyć fajnie jest teren oznaczony, mamy wszędzie strzałki, gdzie możemy iść i co możemy zobaczyć. No i tak, do Berlina 561 km, do Moskwy 1359, czyli co? Czas w zdrowie. Tak, mojej fajnie jest, gra muzyczka, jadę sobie moim mini kamperem na kolejną lokalizację. No i co? Zobaczymy, co będzie teraz grane. I tak, jestem na terenie Niebieskich Źródeł pod Tomaszowem Mazowieckim. Krótka trasa, ale warto, jeżeli gdzieś jedziecie, zjechać po prostu na bok. Jest obok zaraz parking płatny. Dzisiaj akurat mi się udało, bo jest awaria, jest parking bezpłatny. No i co, same źródła? No nie jest to tak jak Lazurowa, jezioro pod Koninem, ale też miejsce to ma urok. Przejście całej trasy zajmuje 10 minut, co jest niewątpliwym plusem dla tych wszystkich, którzy nie lubią chodzić, a szukają fajnych fot na swojego Instagrama. Minusem dla mnie to jest to, że bardzo blisko tutaj znajduje się ruchliwa ulica i cały czas słychać szum aut. Myślę, że odpocząłem po tej długiej wędrówce i mogę iść dalej.